Cześć, ja jestem Zygmunt, a dziś nauczymy się robić gradient oraz tworzyć napisy, projektując przy tym prosty plakat. Do dzisiejszej lekcji wykorzystamy zdjęcie szkoły, które załączam w opisie filmu. Tam też znajduje się link do wcześniejszych lekcji dotyczących programu graficznego GIMP. Mam otworzone nasze zdjęcie oraz stworzoną jedną warstwę. Widoczność naszego zdjęcia, które zawiera tylko kontury szkoły, wyłączę. Ponieważ zaczniemy od gradientu. Gradient polega na wypełnieniu określonego obszaru płynnym przejściem tonalnym pomiędzy przynajmniej dwoma kolorami. Jeżeli mamy kubełek, to klikamy prawy klawisz myszy i przełączymy się na gradient. Wybieramy tryb zwykły oraz poniżej ustawiamy kształt liniowy. Robimy teraz linię z jednej strony na drugą. Punkty po narysowaniu możemy edytować. Widzimy, że czym linia jest dłuższa, to przejście między kolorami jest łagodniejsze. Ustawiamy też tak kierunek zmiany kolorów. Przełączmy się chwilę na kształt promienisty, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tu zachęcam Was do zabawy różnymi kształtami oraz trybami. My wrócimy do kształtu liniowego. Klikając punkt, możemy zmienić kolor. Wybieramy i zatwierdzamy. Klikając na linii w innym miejscu, Możemy dodać kolejny punkt i tu też wybrać inny kolor. Teraz mamy 3. Teraz przesuwając punktami, znowu widzimy, że edytujemy przejścia tonalne. Klikając tu krzyżyk, mogę usunąć punkt. Dodam ponownie. Jeżeli chciałbym, żeby kolor po środku był szerszy, to dodaję kolejny punkt i ustawiam taki sam kolor w ten sposób. Włączamy widoczność teraz naszej warstwy z budynkiem szkoły. Tu są same kontury. Zwykłe zdjęcie przykryłoby nasz gradient, ale zmniejszymy widoczność budynku. Pewnie pamiętacie z poprzedniej lekcji, że robi się to w tym miejscu poziomem krycia. Wtedy nasza warstwa pozwala przenikać kolorom spod spodu. Przejdźmy teraz do napisów. Klikam w przyborniku literkę A, która oznacza narzędzie tekstu. Tworzymy sobie teraz obszar roboczy, zaznaczając go. Teraz napiszę 9LO. Zaznaczając tekst w tym miejscu mogę zmienić jego kolor. Po lewej w menu mogę zmienić czcionkę, poniżej rozmiar. Tu mogę sobie ustawić justowanie. Ja wybiorę do środka. Poniżej mam dodatkowe opcje, na przykład rozsuwanie liter. Powyżej jest rozsuwanie linii. Dodatkowe opcje mam jeszcze w tym miejscu. Trzeba je przeklikać. Po prawej widzimy, że stworzyła nam się warstwa edycyjna naszego tekstu. Dopóki nie zrobimy w inny sposób edycji tego tekstu, to będziemy mogli go edytować. Ale na przykład lekkie rozmarowanie zamieni to nam już w zwykłą warstwę bez możliwości edycji. Ja cofnę zmiany, żeby mieć możliwość edycji. Klikając prawy klawisz myszy na tekst, mam możliwość zmiany jego kierunku. Daje mi to fajne możliwości. Ja wrócę do standardowego i usunę napis LO oraz dziewiątkę powiększę. Teraz jeszcze narzędziem do przesuwania skoryguję położenie. Pamiętajcie, żeby trafić w napis, bo jak klikniecie z boku, będziecie przesuwać warstwę poniżej. Teraz ponownie robię prawy klawisz myszy i wybieram opcję Ścieżka. Z tekstu. Na ścieżkach jeszcze nie operowaliśmy. Przechodzimy do nich w tym miejscu. Teraz wybieramy prawy klawisz myszy na naszej ścieżce i wybieramy ścieżka na zaznaczenie. Następnie przechodzimy do zakładki zaznaczenie i wybieramy opcję powiększ o 5 pikseli. Przechodzimy na warstwę. Tworzymy nową. Przesuwamy ją pod napis. Ustawiamy kolor czarny i klikamy edycja i wypełnij kolorem pierwszoplanowym. Teraz przechodzimy, jak to robiliśmy w poprzednich lekcjach, do zakładki filtry i rozmycie i wybieramy filtr gausa. Tu dopasowujemy moc i zatwierdzamy. Teraz jeszcze zakładka zaznaczenie i brak i mamy efekt trójwymiarowości. Teraz jeszcze połączymy nasze warstwy, żeby nam przy przesuwaniu się nie rozjeżdżały. Przejdźmy dalej. Tworzymy kolejną warstwę. Tu robimy zaznaczenie eliptyczne i tworzymy okrąg. Jak klikniemy klawisz Shift, to nam zrobi dokładny okrąg. Teraz robimy zaznaczenie i przekształć na ścieżkę. Teraz tworzymy kolejny tekst, zapraszamy i robimy analogicznie, tylko że teraz klikamy prawy klawisz myszy i wybieramy tekst za ścieżką. Przechodzimy do zakładki ścieżki. Klikamy teraz prawy klawisz myszy na naszą nową ścieżkę i wybieramy ścieżka na zaznaczenie. Wyłączymy widoczność naszej ścieżki, przechodzimy na warstwy. Tworzymy nową warstwę, następnie wypełni kolorem białym. Teraz wybieramy narzędzie obrotu i odpowiednio dopasowujemy. Wspomagamy się narzędziem do przesuwania. Umieszczamy wszystko w odpowiednim miejscu. Ja tego nie będę dopracowywał. I to jest tylko na pokazanie możliwości. Teraz jeszcze tylko wspomnę, że nie musimy używać okręgu, a kształt ścieżki możemy sobie narzędziem do rysowania ścieżek w tym miejscu narysować. Odpowiednio sobie ustawiamy. Widzimy ją też w ścieżkach i na niej możemy ustawić napis. W tej lekcji to już wszystko. Zapraszam do kolejnej, w której będziemy robić animację. Oczywiście w programie GIMP. Do zobaczenia. Cześć.